Trudne pytanie i bardzo można by cały dzień próbować na nie odpowiedzieć, bo to, co się obserwuje w Kościele, to jest rzeczywiście przede wszystkim pewien niepokój, który bym nazwała nawet chaosem, dlatego że jak się słyszy głosy hierarchów, to są i takie, i owakie. Więc mi się w tym wszystkim trzeba szukać tego, co każdy ma jakiś sensus fidei, jakąś intuicję. Ja myślę, że jedynym dla nas przynajmniej takim oparciem to są wypowiedzi te, które wydają się nam prawdziwe. Więc na przykład tuż po synodzie dla nas takim wielkim pocieszeniem był list czterech kardynałów. I szczególnie byliśmy bardzo blisko kardynała Scafari, który był założycielem Instytutu Jana Pawła. Jan Paweł mu polecił założyć ten instytut. On doskonale zrozumiał, o co chodzi Janowi Pawłowi, czego większość kurii niestety nie zrozumiała, ale to już inna sprawa. I jego postawa wówczas była dla nas jakimś takim właśnie i pocieszeniem, a jednocześnie cierpieniem, bo widzieliśmy, że mówienie prawdy i takiej prawdy ewangelicznej dużo kosztuje i rzeczywiście kardynała Scafari kosztowała bardzo dużo, że jak niektórzy mówią, że pękło mu serce z bólu, to trzeba powiedzieć. Więc myślę, że w tym całym zamieszaniu, ja przynajmniej myślę, że mąż też, ponieważ jesteśmy związani z tym instytutem, który Jan Paweł założył po to, żeby Kościół miał jakieś oparcie teologiczne i filozoficzne w nauczaniu o rodzinie, że ten instytut wychował wielu ludzi, którzy teraz w świecie mówią, jaka jest powinna być prawda o małżeństwie. Na przykład kardynał Holandii, teraz wbrew całemu trendowi w Holandii, a to jest, powiedział, to jest uczeń instytutu, więc gdziekolwiek się słyszy jakieś głosy, to widzimy, jaka była szalenie profetyczna wizja Jana Pawła II stworzenia tego instytutu, który nie był tylko duszpasterski, ale był właśnie też teologicznie ustawienie. I jak ważna była postać Scafari, który to doskonale zrozumiał i zrealizował. I to dalej trwa, więc mam nadzieję, nie jesteśmy tacy pewni, czy to będzie jeszcze trwało długo, ale jeszcze rok na pewno. To tylko tyle mogę powiedzieć. I myślę, że jak się śledzi rasę, to można wynaleźć takie jaskółki nadziei. Może w Polsce to jest mniej widoczne, bo we Włoszech na przykład powstaje dużo takich gazet internetowych, gdzie dzienników wręcz, gdzie dziennikarze właśnie katolicki przekazują pewne wiadomości, i te złe, i te dobre. I tam można znaleźć, powiedzmy, jakieś oparcie dla takiej nadziei na przyszłość. Ale przyznaję, że ten chaos istnieje i to jest bardzo złe dla młodych ludzi, którzy szukają, ale właśnie muszą szukać, gdzie jest oparcie dla nich, bo taka chwiejność nie jest dobra dla młodych ludzi. Myślę, że to jest ważne. Ja dodam jedną myśl. Pan się pytał, czy są jakieś oznaki, że może dobro z tego zła, tak to nazwijmy, bo to jest zło, co się dzieje, tak, że jakieś dobro z tego wyrośnie, że Bóg wydobędzie z tego dobro. Wie pan, no są takie rzeczy, jak żona mówi, jaskółki wśród młodych, wśród niektórych księży, biskupów na świecie widzimy, gromadzą się ludzie, którzy chcą żyć w wierze Kościoła, w sensie od Chrystusa do dziś. Ale ja powiedziałbym panu, opowiem króciutko panu. Ja w sobie widzę owoc dobry. Wie pan co? Tyle lat wykładałem, nadal jeszcze wykładam, ale już jako emeryt, antropologię filozoficzną, myśli o wspólnocie osób i tak dalej, i tak dalej, o miłości. I powiem panu, że miłość właściwą, która buduje małżeństwo, rzeczywistość sakramentu małżeństwa, ja pojąłem, bo jej dotknąłem lepiej w tym
okresie chaosu, bo mnie to zmusiło do wejścia w moje życie wewnątrz. Otóż ja, to o co się Pan pyta, czy są jakieś, nie wiem, czy Pan ten jaskółki, czy jakieś znaki, wszystko jedno, że dobro z tego wyciągnie, ja to widzę w sobie. We mnie się coś zrodziło dobrego. Lepiej pojmuję miłość. W jakim sensie można powiedzieć, że bardziej staram się kochać żonę, dzieci, rodzinę. I to mnie ratuje przed tym chaosem. To dla mnie jest fundamentem, ale to jest Kościół, bo rodzina, małżeństwo to jest początek Kościoła. Nie? Taki Kościół domowy. To już święty Jan Chryzostom o tym mówi bardzo pięknie. Więc tak bym to widział. Nie. Oczywiście, kiedy widzę, co się dzieje, zwłaszcza w sferach duchownych, i kiedy widzę, że bardziej interesują ich inne rzeczy, a nie prawda i nie dobro wspólne Kościoła, jest mi smutno, a czasem mnie ogarnia lekkie przerażenie. Nie ma co ukrywać. Ale wtedy, proszę, chwytam się to, czego się muszę chwytać. Więc chwytam się Chrystusa obecnego w Piśmie, w wierze Kościoła i w Eucharystii. I w Eucharystii. I nie pozwolę sobie odebrać tych rzeczy, nawet gdyby najwyższa władza ode mnie tego zażądała. Tyle Panu mogę powiedzieć. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych materiałów, zachęcamy do subskrypcji. O tutaj. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji na naszym kanale.